No właśnie. No właśnie. Działa? Chyba działa. Kurde. Też jedna z takich fajnych gier, które zapamiętałem. No, tu przegraniec. Kuźwa. To była klimatyczna gierka. Będzie dużo wczytywania, od razu mówię. Bo to jest jedna z tych gierek, które są naprawdę trudne. Zapamiętam jako trudne. Widzicie? Kurwa, trudne. W chuj. A jak? Pewnie, że cywilne rozwalę. Miałem szkolenia w Moskwie. Aha. Czasem trzeba uniknąć. Klimat świetny. No i dobrze, że musi najpierw się lufa dobrze przekręcić, żeby nabój wyleciał. To jest bardzo fajne, że nie wystrzeli, jak lufa jest w innym położeniu. Co jest oczywiście logiczne, ale nie w każdych grach tak logicznie było. O. Nie pamiętam, czy tu były jakieś ekstra życia. Chyba były jakieś ekstra helikopterki, polepszanie naboi, nie wiem. Widać, że mam dwie bomby, które mogę rzucić. O. Tak, są elementy. No. Ostatnio, dzieciaczki, miałem więcej pracy. Praktycznie nic nie robiłem, nic nie animowałem. Nic kompletnie nie animowałem. Nic nie grałem, nawet na granie nie miałem czasu i energii. Tu pamiętam, że chyba jak ten mniejszy helikopter dostanie, to też ginie. Że to nie jest tak, że ja muszę oberwać, żeby on przepadł, tylko że jeśli się w niego trafi. Bo na przykład w Garnaku było tak, że trzeba było trafić nie w mały pojazd. No, nie w mały pojazd, tylko w główny pojazd, żeby stracić dodatkowe. Kurwa, jak mnie wkurwia ta melodia. Rozprasza mnie strasznie. Strasznie głośno jest. W sumie, logicznie rzecz biorąc, powinienem sobie to przyciszyć w takim razie. Czekajcie, przyciszę. No, może nie przyciszę swojego pierdolenia, a. Co to jest, bomba? Nie wiem. Oha. Hopla. No. Kuźwa. I teraz by się z drugiej strony przydał helikopter. Kola z lodem i Stula Mordiu. Ciekawe, czy to jest długa gra. Ciekawe, czy to jest długa gra. U mnie w pracy zaczęła się rzeź, jest słonecznie. No, przypominam, że pracuję w nadmorskiej restauracji, w której lecimy na ilość, a nie na jakość, niestety. Loading, bo nie lubię, jak mnie z tyłu zachodzą. Teraz jestem gotowy. Kurczę, dajcie żyć, ludzie. Nieźle. No, jest mnóstwo luda. A od klientów się roi. Moja restauracja nie idzie na jakość żarcia, tylko na ilość. Co jest zrozumiałe. Niestety, ja na przykład mojego synka do mojej restauracji bym nie przyprowadził za chorobę, bo wiem, co tam się dzieje. Wiem, w jakiej fryturze. O, frytki są robione. Przepraszam, nie pozwolę sobie stracić helikoptera.
wiem, jak to wygląda, jaki no, powiem tak. Ja, jak to zobaczyłem, od razu powiedziałem znajomym, żeby nie przychodzili tam jeść, po prostu. Nie przychodźcie tam jeść, bo szkoda zdrowia, no po prostu. Kurde, no co jest? Ja tak nie pozwalam. Masakra. Swojego syna tam za chorobę nie przeprowadzę, aż ale trochę współczuję, jak widzę, że rodzice dzieci swoje przeprowadzają, ja wiem, że to jest obrzydliwość, nie? I ogólnie odradzam jeść w nadmorskich miejscowościach latem, bo to jest taki przemiał, że kuchnia nie jest w stanie wyrabiać nawet z takimi rzeczami jak wymiana oleju. I to oczywiście to jest karygodne, tak jak się, wiecie, no nikt tego nie usprawiedliwia, ale po prostu widzę co się dzieje, tak? Nie polecam. Nie, tak się nie bawię. No. Więc w nadmorskich miejscowościach, jeśli chcecie jeść, moja osobista rada, jedzcie bardziej, jeśli jesteście w nadmorskiej miejscowości, kurwo. Nie na plażach, tylko już w miejscach, w centrach miasta. Natomiast też polecam mniejsze restauracje. 8 lat pracuję w gastronomii, może coś tam kurwa jednak wiem, nie? Polecam mniejsze restauracje. No, oczywiście nie mówię, że w każdej większej restauracji musi być Sodoma i Gomora, jeśli chodzi o żywieniówkę, ale uwierzcie mi, że jest duża szansa na coś takiego. No, ja sam osobiście jem często w mniejszych lokalach. Ważnym, tak powiem tak, ważnym punktem jest to, czy jak sala wygląda. Niby taka pierdoła, oczywiście nie należy się salą kierować, ale należy się kierować tym, że jeśli sala jest średnio zadbana, to kuchnia tym bardziej jest niezadbana. A jeśli sala jest ładnie zadbana, no cóż, kuchnia nadal może być niezadbana, ale to jest taki no, mały protip. Czego polecam się słuchać? No ostatnio też z synkiem byliśmy w Middelburgu. I zobaczyłem pizzerię i zapytałem go, czy chce na pizzę. To on powiedział, że tak, na pizzę. Mówię, super, idziemy na pizzę. Ale zobaczyłem, że w środku są czarnoskórzy pracownicy. Powiedziałem, że nie. Żartuję. Ale nie, byli jacyś Arabowie czy coś. Sala była tak średnio wyglądała, widziałem rozwydrzone dzieciaki tam w środku, więc powiedziałem, a właścicieli prawdopodobnie, tak? Więc mówię. Kurwo ty! No, więc mówię, nie, synku, wybacz, ale nie będzie na dzisiaj pizzy, bo coś tam nie mi się nie podoba w tym lokalu i zjemy w miejscu, które jest bardziej czyste. No i znalazłem takowe, więc zjedliśmy sobie takie fajne kanapeczki. Bardzo fajne kanapeczki sobie zjedliśmy. Ja z łososiem, a synek z grillowanym kurczakiem. O, pola! Na wsi to się dzieje. No. Ale save'ów leci z mojej strony, wy tego nie wiecie, ale w lewym dobrym rogu widać stay safe. No. No i co? Życie dostałem czy coś? No i teraz trzeba przemknąć niezastrzelonym. Moje naboje do końca nie docierają, a ich za to ta... Kurwo ty! Haha, surprise! Fuckers.
Dobra, tu pewnie będzie jakiś wiedziec cel stąd. Tak, pewnie zaraz stąd. Nie wiem. Kurwo, nie, 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 ja nie chcę stracić tego helikoptera, bo mi się przydaje. Troszkę się nauczyłem tego, jak oni tam funkcjonują, te czołgi. A jak się nie nauczyłem, to zawsze jest loading, więc też jest ok. No teraz wciul, u mnie się ludzie... W ogóle ja nie wiem, czy ja nie mam jakiegoś raka mózgu, bo kurczę, wszyscy ludzie narzekają na pracę, jest chujowo, ludzie się zwalniają, mają dosyć klimatu. Ja to kurwa miejsce lubię. To najlepsze miejsce, w jakim do tej pory pracowałem. Ale może dlatego, że nie ma standardów. Kurwa ty, nie, no tak się, ja nie gram. A, trzeba i tak zajść, kurwa. I myśliwce, proszę bardzo. O, teraz ten, Ukraińcy ponoć... Nie, Ukraińcy ponoć dostali myśliwce. Hehe, niezła zmyłka, co? Dobrze. Wiedziałem. Czekajcie, napiję się mojej... Wysuni z kolunią. Znowu statki? Nie, lotnisko, lądowisko na szczęście. Ach. Ostatnio czytam taką bardzo fajną książkę i polecam. Wojna Makowa. Trzy tomy są. Pierwszy tom sobie bardzo chwalę. Z natłokiem pracy coś czuję, że do końca wakacji będę je czytał. Znaczy wakacje, już dawno nie mam wakacji, ale wiadomo, jestem przelicznik. Te trzy tomy pewnie do końca wakacji, bo czasu nie ma na nic. No. Kurwa mać. A powiem tak, ludzie się zastanawiają, czemu, znaczy zastanawiają, chuj wiem, pewnie nie zastanawiały, tak sobie mówię, kurwa, ludzie się zastanawiają, a ja odpowiem na to, na co ludzie się zastanawiają. A już nikt się, kurwa, nie zastanawiał, ja to wymyślam, ale mam powód, żeby wytłumaczyć coś z czegoś się. Tak? Polska język, trudny język? No nieważne. I ten. I czemu robię takie, tak czasem loadingi? Bo mi zależy, żeby te gry przejść. Po prostu przejść. Widzicie, na dzieciakach nie przeszedłem, wiadomo, że to nie jest równoznaczne, bo wtedy nie było save'ów, tak? Nadziałeś się na kulę, no to trudno, tak jak w więzieniu. Nadziałeś się na kulę, nieważne. Na kulę? Kulę, tak, w liczbie mnogiej, czyli jądra. Rozumiecie żart? Nie jest śmieszny, dobrze. No i ten. No i właśnie chcę przejść sobie te gierki, bardzo fajne wspomnienie. Nikt tego nie ogląda i tak, a ja sobie i tak bym grał. No to sobie mogę popierdolić do kogoś, nie? W tym przypadku do komputera. Mówię sam do siebie w aucie, więc czemu miałbym nie mówić do siebie w komputerze? Znaczy niby do was, ale tylko Mariuszek to ogląda. Nawet mu się czasami nie chce. To kutas. A o kurde, ja jego gameplay muszę obejrzeć jeszcze, bo coś tam Wiedźmina ciął. Znowu będą te pancerny pewnie. Ha, mówiłem. Jakoś jeszcze tych... Nie. Nie. No. O nie. No nie. Kurwa, widzieliście? Nie! Kurwa, teraz będzie ciężko. Dobra, chuj, dam radę? Może damy. Daliśmy. No, jakoś się udało. Z bombą. Hm.
No, no dzisiaj miałem zaplanowane 3 gameplaye, ale jakoś tak nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo pojeździłem rowerkiem i obejrzałem sobie. To kolejny powrót do dzieciństwa. To jest domena ludzi starzejących się. Ludzi starzejących się, czyli wracanie wspomnieniami i czynami do tego, co się robiło za dzieciaka. I ja za dzieciaka oglądałem Obcego i dzisiaj sobie obejrzałem Obcego, jadąc rowerkiem stacjonarnym. Potem poszedłem na spacerek i jestem dosyć zmarnowanym człowiekiem teraz. No ty, kurwa, jakieś... No kurwa. Nie, no kurwa, nie. Nie. Wow. Oni strzelają? Czy tylko lecą? Dobra. No było ciężko. A może tutaj tylko można dwie bomby mieć, jak nawet dostaję, czy łapię dodatkowe, to i tak nic się z tym nie dzieje i mam cały czas dwie, czyli mógłbym z nich częściej korzystać. Może tak jest. A? O! Statek Moskwa! Hehe, drążownik Moskwa! Tak? Tu jeszcze na pewno będzie. Ty kurwa, na pewno. No. Nie pozwolę. I wózek z górnikami. Ach, kurwa. Kurwa, pomoc ładna poszła w pizdziec. No, na pewno. No, już jestem ucięty. Widzicie? Aha! Widzicie? No. Nie, rozpierdalajcie. No. Teraz coś kurwa dzieje. Hehe, zrobiłem cię fuja. Kurwa kolejny. Skurwole, nie. Nie! Nie! Ha. Kurwa, uparty skurwol. No. Tiger Hell. Chociaż ostatnio zastanawiam się, żeby nie pograć sobie też w jakieś te gierki z właśnie klimatem z Obcy, Predator czy coś takiego, bo chyba też są takie stare, pamiętam, z Predatorem coś, z Obcym, przepraszam, ale to było chyba Obcy, Predator i Marine jakoś było tak, że można było wybrać stronę i ta strona żołnierza była najbardziej obserwująca zbroję, co wcale się jakoś kurwa nie dziwię, jakbym z takim Obcym miał pójść w ślimaka, to nie, dziękuję. Kurwa! Na pewno. Macie skurwole. Zaskoczyłem was. Bo kurwa element zasadzki. Aha! Zaraz będzie ten pancerny skurwol. Patrz! Patrz! Kurwa. Ach, se wczytałem akurat. A! Jeden. Jedna. Na pewno. Zaraz będzie ten pancerny, przygotować się. Pewnie dwa będą. Zamiast, że cię tu wyleci. Skurwa! Chuj! Co za emocje? Żadne. Hehe. Ciota. Nie było pancernego, widzicie? Chuja wie, chuja się znam na taktyce.
Znaczy mój zwiat jest chujowy, nie? Wiadomo. Dobra, czas na whisky. Nie wierzę, że mam 22 subskrybentów tutaj. Skąd? Skąd oni się wzięli? Szkoda, że nie mam jakichś fajnych historii życiowych, nie? Typu wyszedłem z domu i tam patrzę i mój sąsiad, który jest prawdopodobnie Menelem, gwałci Karła, nie? Ja myślę, kuwa, poczekaj na mnie, pogwałcimy Karła razem, nie? I tak sobie gwałcimy Karła razem, nie? I ten Karzeł mówi: wypuśćcie mnie, to spełnię wasze trzy życzenia. A ja mówię, właśnie spełniasz jedno. Seks z Karłem. Czyli mamy jeszcze dwa życzenia. No. I to by była historia, nie? Mógłbym sobie opowiedzieć o niej, ale nie zdarzyło się coś takiego, więc nie opowiem. A mogłoby się zdarzyć. Kurwa. Nie? O ty kurwa, jak się zamyśliłem, widzicie? A Karły mają coś w sobie. Aż ty kurwa, to się gęsto zrobiło. To się... O ty nie! Ja mam loading. Aż się zaskoczeni, co? No, kurwa. No. Ale ten! Chuj mi w dupę, oni szybciej strzelają. Dobra. Patrzcie, zużyłem bombę. Zużyłem bombę. Nie. Ta, naprawdę oni szybciej strzelają niż wcześniej. No. Ale to co to jest, że co? Że życie dostałem, czy co? Ja teraz tak patrzę na tym etapie, to by mi się przydały dwa helikoptery. Ja pierdolę. Dwa helikoptery, które nakurwiają po boku. Naprawdę. Patrzcie, jak szybko nakurwiają. Tak, dwa helikoptery po boku by mi się przydały. Tego chyba w sprawie muszę rozjebać. I znaleźć takie odstrzela po boku. Bo to już nie przelewki tutaj. Oni nakuźwiają naprawdę bardzo szybko. No na pewno! No nie, no kurwa, ja tego nie przejdę, no chuja nawet na sejwach. Ja pierdolę, co za pojebane. Pojebało ich. Pojebało ich. No na pewno. Kurwa, pierdolę, nie mogę! Nie mam bomb! Dobra, ten jeden jebany. Oho, tu jest kurwa jaka bateria. Ja pier... Dobra. Dobra. Nie. Mam to. Kurwa jeden. Jest drugi. Kurwa. Widzieliście co to się działo? Jezus Maryja. Za szybko strzelają już na mnie. Ja już nie, ja już za stary jestem na takie gierki. Przecież miała mało serce, nie wysiadło. O, na pewno. Nie. Ni chuja. Nie pozwalam. Nie. Pierdol się. Nie no. Ja pierdolę. Ach, chuj. Dobra. No, na pewno. Kurwa, przeżyłem. Ja pierdolę, weź to, weź bez save'ów to przejdź. Przecież to jest pojebane. Z jakim dzieckiem trzeba było już być niezjebanym, żeby to przejść. Chyba, że siedzieć tylko w Tiger Hell. Co za gówno. Ale fajna gra, no.
Bo trzeba wiedzieć na pamięć, gdzie coś się pojawi. Teraz pewnie pancerny wyskoczył. No mam fazę, ten lęki już mam. Będą mi się te pancerny śniły. No. Idi na chuj. Żyć trochę mam, ale co z tego? No. Z jednym czołgiem mam szansę. Bez save'ów. A te misje chyba się już powtarzają. Nie macie takiego wrażenia? Czy to po prostu wszystko tak, jest, tak samo wygląda? O, zobaczymy, czy się da to przejść w ogóle. No chyba, serio, chyba się powtarza, tylko że mam więcej, te same plansze, tylko więcej się dzieje, nie? W sensie więcej pojazdów, szybciej strzelają, a chyba to samo wszystko. Chyba wygodnie. I tu wyjedzie, no. I tu wyjedzie. Aha. No, na pewno. Pierdol się. No, też się pierdol. I ty. I ty. Jestem zawiedziony. No to naprawdę to wygląda tak samo. I, tak nie, i w takich grach to ja nie wiem, czy gram do ustalonej śmierci, czy coś będzie na koniec. Czy koniec będzie, kiedy wyłączę konsoletę. Konsoletę? Kurwa, jak nazwa tajskiej prostytutki. Konsoletta! Może nie tajwańskiej, hiszpańskiej. Konsoletta! Ha, na pewno. A teraz ja wiem, gdzie jesteście, haha, chuje. Było się nie ujawniać wcześniej, byście przeżyli. I minimum trójka załogi do piachu. No pewnie, że się to powtarza, przecież ja pierdolę. Okej, nowy pojazd. Tego mi właśnie była potrzeba. Jeśli ktoś nie wie, to bardzo mi zależało na bocznym helikopterku. No nie no, bo ja ochujeliście. Kurwa, to się z nimi nie nacieszę za długo, jak tak będzie, tak jak będą napierdalać we mnie. No nie, no do chuja. Dobra. No to sam już nie wiem, czy się to powtarza, czy się nie powtarza. Pancerne. A jak? Kurwa. No. Z poświęceniem, tak? Już ja pierdolę. No. Co, naprawdę tak samo będzie wszystko? No. Na pewno.
Kurwa, żeby chociaż te boczne ginęły tylko wtedy, kiedy ja dostanę, nie? To było proste, tak? Tak nie jest proste. Nie no. Teraz spróbuję tego spierdolić. To się powtarza, to się powtarza! No ale nic takich, że musi być gdzieś koniec, na pewno. Wszystko to samo, to zaraz wyłączę w pizdu. Nie no, ja będę grał, najwyżej skrócę materiał i to wyłączę, bo to jest bez sensu. Życie i chuj, mam 9. Dziesięć. Super. To sobie włączę gameplay i zobaczę, czy to ma koniec. Mam marzenie o przejść niektóre gry. Niektóre. Przy takiej Arkanoid to jest straszne gówno, ale kiedyś przeszedłem. Jak była nieskończona liczba żyć ustawiona. Wow. Tak, można grać, uwierzcie mi. Pamiętam, że miałem kiedyś kart taki zbugowany z Ace Ventura Island. I problemem w tej, w tym było to. Problem był w to, że jeśli zdobyło się chociaż raz życie, to z nieskończonej liczby żyć robiło się jedno. I potem jak skusiłeś, to huk, koniec, nie? Więc musiałeś na początku troszkę pokusić żyć, żeby potem kilka zdobyć, bo początek był ogólnie, wiadomo, łatwy, nie? Trzeba było pokusić... Pierdol się! Po prostu pierdol się, ty głupia gro! No, trzeba było trochę pokusić, żeby nie zdobyć żadnych żyć więcej niż by to przekroczyło tą nieskończoną liczbę żyć plus jedno, więc się skusiło tak z 10 razy. Taka była zasada, skusić z 10 razy. No i potem wiadomo, jak się zdobyło, no to i tak się doszło do tego tam nie 10, tak? Załóżmy. Więc była to nieskończona liczba żyć, a potem już się kusiło na potęgę i jakoś, ale to... Kurwa, ale z Ventura Island i tak nie przeszedłem, bo i tak potem pokusiłem, nawet okazało się, że to nie była nieskończona liczba żyć. No nieważne! Tak było. Ale Arkanoid było chyba dało się ustawić na nieskończoną liczbę żyć i ten, i się jakoś przeszedłem, a przecież tutaj w gameplayu to mam tylko chwilę, bo to jest... po upływie lat to ta gra jest tak spierdolona, że się w to nie da grać. No, ten. No nie. Aha! Aha, to było kurna. Nie. 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 Aha. Nie. Nie. Kurwa. Też nie. Kurwa, nie.
Dobra, nie obrócili się na was. Ha, piuty. Łatwe. Tak się bawicie? Tutaj będą pancerne. Trzeba rozpieprzyć wszystko jak najszybciej się da. Bomb nie mam. To trzeba będzie to przetrwać, szybko rozpieprzać je. Kurwa. Dobra, teraz ty. Cioty. Nie ma pancernych. No, to milsze zaskoczenie. Tak, ja to potnę. Ja to potnę. Zetnę. Utnę. Zatnę. Ogoliłem dziś łeb a propos zacięcia się. Ta gra teraz mi, że tak powiem, zrujnowała wspomnienia z dzieciństwa. Myślałem, że ona taka trudna w ogóle, tak daleko się idzie i cały czas coś nowego i dlatego trudno, a to gówno prawda. Nie ma nic nowego. To się po prostu gra od nowa. To samo, od nowa i od nowa. To już było. To było. Tu będą czołgi. A nie, samoloty, przepraszam. No nieważne, tu będą czołgi. Zaraz. Na pewno, zawsze są czołgi. Zaraz. Nie ma tych startujących samolotów tutaj? No właśnie. Ja pierdolę. Gra down. Gra nie jest... Znaczy jest trudna, to zręcznościówka, typowa arkadówka, tak? Tamtych czasów na automaty. Ale gra, ta gra to down. Każda gra, która ma cały czas powtarzające się mapy, to jest gra down. Nawet Need for Speedy są w pewnej kwestii grami downami. Ale akurat Need for Speedy Undergroundy to moje ulubione. Ale i downy. Żyć, 5 tego gówna. Kurwa, to trzeba wiedzieć kiedy wypuścić, co? Ha! Ja to się cieszę, wypuściłem bomba, zaraz było niezniszczalne. Trzeba będzie nakuźwiać, żeby jak najwięcej nabojów połknęli. A to chyba nie tu. A może tu? To się wszystko zlewa, naprawdę. No, tu. Pierdolone gówno.
zaraz to wyłączę. Nie przejdę tego, bo nie przejdę, nie zamierzam grać w grę Downa. Udało mi się to! Nie wierzę! Nie wierzę, ludzie! Nieważne, to jaka satysfakcja! Jakoś bez helikopterów w tej grze się czuję goły. Dolatuję do lotniska i wypierdalam stąd, kończę to, bo to nie ma sensu w grę dał nagrać. Dolatuję do lotniska i kończę, tak. O, fuks. Koniec. Koniec. Tylko zobaczę napisy, czy na pewno to już nie koniec gry, w co wątpię mocno. Ale wątpię, naprawdę. Koniec gry. Tak, na pewno. Może sobie kiedyś to dogram. Wątpię.